Jest niedziela, długi weekend sierpniowy. No i po roku dotarłem w te same strony, na Łąki Bożych, między Bożychami a Wisią Turna. Jak zwykle opowiadam o tych okolicach, bo są bardzo ciekawe i warte zwiedzania. Mnóstwo tu tras rowerowych, mnóstwo atrakcji, choćby jak te, które przed którą w tej chwili stoję. To rzadki widok już dziś w Polsce. Konie pasące się na łąkach. Jak piękne. Wokół panuje cisza. A za mną koryto Liwca, za tymi drzewami. Woda w nim czysta i przejrzysta, niosąca ochłodę i wytchnienie, tak dla pływaków, jak i kajakarzy. No właśnie przed paroma dniami był spływ kajakowy, w którym brałem udział. No, nagrałem, także myślę, że będzie można obejrzeć, kto zechce. Ale póki co jestem przed wsią Bożychy, na prawym brzegu Liwca, a na łące taki oto widok. Chętnie wsiadłbym na takiego konika i podschował sobie brzegiem Liwca łąkami. Ależ to byłaby frajda. Kiedyś, mam nadzieję, spełnię swoje marzenie. Kupię sobie konia. Mam miejsce do tego, by go trzymać. I będzie to mój kolejny przyjaciel moich wędrówek i podróży po łąkach pod Mazowsza, brzegów Liwca. Chodź kiś, jakiś, chodź kiś, jakiś, 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 chodź. Ależ wy pięknie pachniecie. W trawie oczywiście leży mój rumak, niezmienny towarzysz moich wędrówek rowerowych po szlakach tego miejsca. Kończę, bo zbliżają się jacyś turyści, ja nie mam ochoty ich filmować. To jeszcze raz jedno ujęcie pięknego konia. I na razie to tyle.